przyczyniliśmy się w niewielkim stopniu do tego, że obraz wszechświata, jaki obecnie widzimy, jest całkowicie różny od tego, jaki był, gdy ja rozpoczynałem studia astronomii, to było na początku lat 50. Prawda? Otóż wszechświat obecnie, tak jak go rozumiemy, w sensie naukowym, jest całkowicie inny od tych wyobrażeń, jakie wówczas, tak powiem, mieliśmy. Obecnie dzięki technologii kosmicznej gamma została tak niepomiernie poszerzona, że wszechświat stał się takim, powiedziałbym, niezmiernie dynamicznym, burzliwym potworem, w cudzysłowie, gdzie mamy do czynienia z olbrzymimi eksplozjami, z punktowymi wydzielaniem się olbrzymiej ilości energii i tak dalej. Są to procesy, których całkowicie nic nie wiedzieliśmy lat temu 60. Jednym z głównych zadań Centrum Badań Kosmicznych jest prowadzenie misji kosmicznych, na które trzeba przygotować instrumenty, a to nie jest łatwe zadanie i w Polsce w tej chwili nie ma innych ani instytutów, ani firm, które by takie eksperymenty złożone potrafiły robić, więc od początku właściwie centrum obok takiej działalności naukowej polegającej na badaniu procesów zachodzących w Układzie Słonecznym czy wokół Ziemi musiało zająć się budową instrumentu. I z połączenia właśnie wysiłku inżynierów i naukowców powstała ta nowa jakość, którą się Centrum Badań Kosmicznych szczyci, chwali i która sprawia, że jest instytutem z jednej strony unikalnym, a z drugiej bardzo sprawnym. Generalnie centrum wyniosło w przestrzeń w trakcie swojego istnienia ponad 70 konstrukcji, 70 przyrządów satelitarnych i rakietowych. No to jest niezmiernie dużo. W latach 80. to są to loty te doplanetarne związane z lotami do Marsa i badanie okolic Ziemi. Zespoły, prawda, naszych tutaj kolegów przebiły się ze swoim eksperymentowaniem do przestrzeni kosmicznej. Przez ostatnie 20 lat bardzo intensywnie włączyliśmy się w działalność na misjach planetarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej. No, należy tu wspomnieć o misji Cassini-Huygens do Tytana, satelity Saturna, misje do Marsa i Wenus, Mars Express, Venus Express. Obecnie przygotowywaną misję do Merkurego, to jest misja Bepi Colombo, ale też dwie duże misje astrofizyczne. Jedna Integral, to Integral związana z badaniami promieniowania rentgenowskiego, wysokoenergetycznego. I druga to misja Herschel, z kolei oparta o teleskop mikrofalowy. Z takich najbardziej spektakularnych misja do komety, misja Rosetta. Kilka naszych przyrządów dawały wyniki tak rewelacyjne, że wrocławska placówka, Zakład Fizyki Słońca, Centrum Badań Kosmicznych, stała się jedną z nielicznych placówek w świecie, które prowadzą tego typu badania. I rzeczywiście jest to praca niezmiernie interesująca. Każdy projekt tutaj realizowany, w którym biorę udział, jest projektem unikatowym. Każde urządzenie jest inne. Tak było na przykład w przypadku misji Herschel. Kosmiczny teleskop Herschel jest największym teleskopem wyniesionym poza Ziemię. Celem projektu jest badanie procesów fizycznych i chemicznych zachodzących z udziałem wody i jej izotopów w atmosferach planetarnych i kometarnych. Budujemy serce tego kawałka, który dostarczamy wspólnie jako konsorcjum. Kawałek nazywa się lokalny oscylator. To jest taka heterodyna, która generuje, programowo generuje bardzo stabilny sygnał. Będący podstawą w spektrometrii do tego, żeby można było mierzyć spektrum widmo sygnałów przychodzących. Projekt Bright.pl, budowy pierwszego polskiego satelity naukowego, jest wydarzeniem bezprecedensowym w naszej działalności. Do tej pory nie budowaliśmy kompletnych satelitów. Teraz po raz pierwszy budujemy urządzenie, które będzie polskim urządzeniem od strony technicznej. Będziemy obserwować gwiazdy i patrzeć, w jaki sposób on te gwiazdy jest w stanie obserwować. Przyczyną zaangażowania się Centrum Badań Kosmicznych w projekt CHOMIK były nasze sukcesy odniesione w przyszłości przy budowie penetratorów kosmicznych. Rosjanie, którzy planowali takie trudne zadanie jak pobranie próbki z księżyca Phobosa, właśnie wiedząc o naszych sukcesach, zwrócili się z prośbą o wykonanie takiego urządzenia do nas. Kosmos
to ciekawa rzecz, ponieważ można w tym znaleźć pieniądze. Pieniądze, po prostu każdy musi zarabiać pieniądze. Przy czym wtedy planowałem, że to będzie odskocznia, że tutaj zaczepię się, żeby pojechać gdzieś na zachód, do Europejskiej Agencji Kosmicznej i tam szukać ciekawych projektów. Dzisiaj, kiedy skończyłem studia doktoranckie, stwierdzam, że nie ma co jechać już na zachód, ponieważ tu w Polsce ciekawe rzeczy się dzieją. Budujemy właśnie satelity, coraz większe. Ten LEM, pierwszy polski naukowy, jest jeszcze mały. Kolejny będzie tej samej wielkości, ale kolejne, które będą budowane, będą coraz większe. CBK has very good technology in producing instruments that can take surface samples from objects in the solar system. Pracy w zespole obserwacji Ziemi rzeczą ciekawą i fascynującą może być to, co generalnie w nauce jest ciekawe, więc odkrywanie pewnych praw o naszym świecie. Więc jeśli mamy jakieś zainteresowanie nauką, chęć odkrywania czegoś, interesuje nas odkrywanie czegoś, co się dzieje na Ziemi, czegoś, co się dzieje z Ziemią, z atmosferą, z pokryciem terenu, z oceanami, z krioosferą. Kiedy byłam jeszcze w Ukrainie, to zaczęło mnie to interesować. Pogoda kosmiczna, jonosfera, wpływ jonosfery na GPS-odbiorniki. W Ukrainie nie mało takiej szansy nauczyć się tego i pracować w tym stylu. I wtedy dowiedziałam się, że w Polsce jest taki centrum badań kosmicznych i przyjechała, żeby dowiedzieć się o tym trochę coś więcej. CBK jest wyjątkowo ciekawą instytucją. Jest to jedna z niewielu instytucji w Polsce, która zajmuje się właśnie dokładnie technologiami i badaniem kosmosu, co w zasadzie nie jest realizowane w żadnej innej instytucji. No i to jest fajne, można tutaj realizować swoje marzenia, powiedzmy dziecięce. Praca no, dająca dużo, dużo satysfakcji wtedy, kiedy misje są kończą się sukcesem pełnym, kiedy urządzenia działają. Jest to oczywiście ogromnie ekscytujące. Sam moment startu miałam okazję już uczestniczyć czy być świadkiem startu kilku misji, na których właśnie zostały zainstalowane urządzenia, aparatura wykonana tutaj. Ten, kto lubi pracować w grupie, wie, jaką siłę stanowi wspólna praca w kierunku konkretnego przedsięwzięcia naukowo-badawczego, zapewne się tutaj spełni. I to jest Centrum Badań Kosmicznych. Ale oczywiście drogą do tego jest eksploracja przestrzeni kosmicznej. Czyli również to wspaniałe wyzwanie, jakie przed każdym młodym człowiekiem stoi, kiedy spojrzy w niebo i się zaduma. Ja się tutaj czuję jak dziecko w piaskownicy. No mam swoje zabawki, ja stąd po prostu nie chcę wychodzić.